Cześć Stan Tomek. W tym filmie powiem Ci, dlaczego tak naprawdę nie posiadasz żadnych tokenów NFT, a te, które posiadasz i które są warte bardzo dużo, prawdopodobnie w przyszłości, całkiem już niedługo, nie będą Twoje. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Zacznijmy, może jak to zwykle bywa na moim kanale, trochę od części teoretycznej, czyli tokeny NFT, Non-Fungible Token, jest to nic innego jak implementacja standardu ERC 721. Oczywiście, jeśli poruszamy się w obrębie blockchaina Ethereum. Czyli Ethereum Improvement Proposals 721 zawiera pełen opis dokumentacji oraz z czego tak naprawdę wywodzi się i do czego służy, dlaczego powstał standard ERC 721, umożliwiający właśnie implementację unikalnych cyfrowych zasobów. Jeśli przyjrzymy się. Dokładnie specyfikacji, jak to podobnie jest zgodnie ze standardem ERC20, czyli standardem odpowiedzialnym za te Fungible tokeny najbardziej popularne. Podobnie pełna dokumentacja, pełen opis standardu znajduje się na Ethereum.org w zakresie ERC721. I to, co tutaj będę Wam chciał pokazać, to przede wszystkim wynika z implementacji. Albo w zasadzie z funkcji, która określana jest jako token URI. I tak naprawdę, wewnątrz tej funkcji, to co ta funkcja zwraca, de facto jest swego rodzaju plikiem, który przechowuje pewne metadane odnośnie tego naszego tokena NFT. Co to są metadane? Metadane są to, krótko mówiąc, dane o danych, czyli dane określające pewną wielkość, pewną, pewną daną. Przykładowy, przykładowa zawartość takiego pliku, który może być ujęty właśnie w, w funkcji token URI, zawiera również ta dokumentacja. I zaraz spieszę z wyjaśnieniem o co tak naprawdę tutaj chodzi i dlaczego pozwoliłem sobie nastraszyć ciebie odnośnie tego, że możesz w przyszłości tego tokena swojego NFT nie posiadać. Weźmy sobie przykładowy adres, na którym mamy kilka tokenów NFT, jeden z nich był utworzony, potem gdzieś został wysłany. Jest to mowa tutaj w tym przypadku o tokenie utworzonym na, na platformie Rarible oraz mamy jakieś tutaj trzy działki sandboxowe, które nabywca uzyskał już ponad rok temu i mamy również jakiś Decentraland registered name. Także wejdźmy sobie głębiej i zobaczmy co po pod tymi nazwami tych tokenów się kryje. Ja też, żeby było szybciej tworząc ten materiał, otworzyłem już sobie kontrakt tokenu Rarible. On znajduje się na blockchainie Ethereum pod takim adresem. Wszedłem sobie w zakładkę kontrakt na Etherscanie, czyli do tej zakładki, która najczęściej jest na tym kanale moim przeze mnie omawiana i można powiedzieć, że najbardziej lubiana przez wszystkich widzów. Następnie przechodzimy do read contract i tutaj odnajdujemy, właśnie funkcję token URI. Pamiętamy, że ona była typu external, czyli można, byłoby, można ją wywoływać tak naprawdę spoza kontraktu. I ten, ta funkcja token URI przyjmuje jeden argument, jest to identyfikator danego tokena NFT i jeśli tutaj wpiszemy tą nazwę, ten identyfikator, on znajduje się tutaj, także możemy go sobie jeszcze raz dla przykładu skopiować. Możemy wkleić w to miejsce. Wybierałem przycisk query, i następnie widzimy informacje, gdzie te dane odnośnie tego konkretnego tokena, gdzie te metadane tak naprawdę znajdują się. I tutaj widzimy, że one znajdują się, są hostowane poprzez IPFS. Do, do, odnośnie samego IPFS-a. Jeszcze tutaj w tym materiale się odniosę, także cierpliwie pozostań jak najdłużej. Kolejne, kolejny token, który tutaj przeanalizujemy jest to LAND, czyli jest to ta wirtualna ziemia, która również ostatnio rosną na wartości oraz na popularności. Kontrakt tokenu widoczny jest tutaj z boku. Identyfikator tego konkretnego LANDa, tego konkretnego tokena również znajduje się tutaj. Po wpisaniu ponownie w zakładkę token URI naciskam przycisk query i tutaj widzimy, że przekierowuje nas on do serwisu sandboxowego. Także tutaj pierwsza różnica, na którą chciałbym zwrócić Twoją uwagę odnośnie tego, gdzie to, są, gdzie to jest przechowywane i to równie dobrze sugeruje skontrolować na posiadanych przez siebie tokenach NFT. Zwróć uwagę, że tutaj przechodzimy do IPFS-a, czyli zdecentralizowanego miejsca odnośnie adresowania danych, dlatego powiedziałem adresowania, nie przechowywania, bo to jest bardzo istotna różnica, jeśli chodzi o IPFS-a. Natomiast tutaj przechodzimy do scentralizowanego serwisu, przechowywanego na pewno w jakiejś chmurze typu Google Cloud, czy typu AWS, czy typu Azure. I tak naprawdę cały ten nasz NFT, a w zasadzie cała, wszystkie metadany odnośnie niego są przechowywane w scentralizowanym miejscu w internecie. I teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, może akurat jeśli chodzi o sandbox mało prawdopodobną, natomiast zależy mi na tym, żeby wywołać takie generyczne, generyczne podejście. Wyobraźmy sobie, że nagle sandbox game, domena przestaje istnieć. Po prostu może nie jest opłacona, może została przejęta w wyniku jakiegoś ataku hakerskiego. Stało się z nią coś, co po prostu powiedzmy na tym etapie, kiedy nabywaliśmy ten token, nie braliśmy w ogóle pod uwagę. I się okazuje, że w tym momencie nie mamy już dostępu do tego naszego tokenu NFT oczywiście na platformie Sandbox, zgodnie z tym, co jest na naszym portfelu Ethereum. Tam odnośnie NFT-ków widzimy, że jesteśmy właścicielem takiego miejsca, powiedzmy, kierowanego po współrzędnych. Natomiast to, co kryje się za tym, czyli ten cały kontent graficzny, już nie będzie się znajdował, bo w zasadzie nigdzie go nie ma. Jeśli wkleimy sobie w pasek przeglądarki na przykład to, dokąd nas kierują te adresy, to w przypadku sandbox zobaczymy coś takiego. I tutaj krótki opis współrzędnych, opis tego, co ten NFT przechowuje, jego obrazek, i również zwróćmy uwagę zasób na scentralizowanym serwerze Sandbox Game. Oczywiście, w przypadku tego specyficznego NFT-ka, musimy sobie zdawać sprawę, że tak naj, naprawdę najważniejsze to, co kryje on w sobie, to są te informacje, czyli współrzędne danej działki. Natomiast jeśli ten plik. Z meta danymi JSON, tak jak wcześniej powiedziałem, nagle zniknie z serwera sandboxowego z powodu jego przejęcia, czy z powodu wykupienia domeny, czy z jakiegokolwiek innego powodu, który doprowadzi do tego, że ten zasób nie będzie dostępny, no to w tym momencie tracimy tak naprawdę dostęp do naszego landu i cała nasza inwestycja w wirtualną ziemię będzie już naprawdę tylko wirtualna. Jeśli chodzi o tokeny rarible, tutaj one są przekierowywane do zasobu na IPFS-ie. Po wpisaniu, oczywiście, i skorzystaniu z proxy za pomocą przeglądarki internetowej umożliwiającego dostęp do IPFS-a przez przeglądarkę, widzimy mniej więcej coś takiego. I tutaj pewni słuchacze, pewni z Was, którzy są już na moim kanale od dłuższego czasu, przypominają sobie film o NFT, który utworzyłem jakieś pół roku temu, przewidując trend tego, tego rozwiązania technologicznego. Jak się okazało, jesteśmy pół roku starsi i ten trend nadszedł już troszeczkę wcześniej, także można było się jak najbardziej tym kierować i pewne działania wobec tego podjąć. Natomiast Tutaj oczywiście co do metadanych tego, tego tokena, przypomnę tylko, że ten token była to według mnie i nadal jest pierwszy thumbnail, czyli pierwsza miniaturka YouTubeowa wykonana jako NFT, ja go utworzyłem za pomocą serwisu Rarible, parę godzin później ktoś go kupił, także gratuluję nabywcy, jeśli dalej słuchasz, jesteś widzem mojego kanału, zostaw komentarz, żebym wiedział że nadal śledzisz moje treści. Natomiast ten, oczywiście, RallyBull, ten image jest przechowywany na IPFS-ie. I ponownie po wpisaniu sobie, po skorzystaniu z bramki proxy bo IPFS nie jest tak domyślnie dostępny, to jest inny protokół, nie bazujący typowo po HTTP, jest to protokół typu peer-to-peer, -peer, także potrzebujemy bramki proxy, która umożliwi nam dostanie się do tego typu treści za pomocą przeglądarki internetowej. Widzimy ten obraz, który właśnie utworzyłem, który utworzyłem za pomocą serwisu Rarible i który jest jako token NFT przechowywany na IPFS. ie i teraz tak naprawdę, żeby zrozumieć clue tego całego filmu, tej treści, którą chcę Tobie przekazać, również wymagana jest wiedza odnośnie tego, czym jest IPFS. Może ja tutaj nie będę się w tym materiale wchodził to zbyt, zbyt głęboko, ponieważ część widzów mogłaby tego nie wytrzymać, natomiast IPFS jest to Zdecentralizowane miejsce do właśnie adresowania danych, i tak jak na przykład w internecie posługujemy się konkretną ścieżką, która umożliwia nam dostęp do danego zasobu w globalnej sieci połączonych ze sobą komputerów, tak w IPFS-ie posługujemy się haszem, czyli jest to takie adresowanie przez skrót, a nie adresowanie przez lokalizację. I to jest ta główna różnica. Tak naprawdę. Przywołując coś z sieci peer-to-peer, -peer, jaką jest IPFS, wywołujemy to za pomocą skrótu, a nie za pomocą lokalizacji. I ten cały zdecentralizowany protokół, tak naprawdę poprzez wszystkie nody, które wchodzą w skład sieci IPFS, zwraca nam ten zasób. Oczywiście, jeśli ten zasób dalej istnieje, bo to, że dany kontent, dana treść została umieszczona na IPFS-ie, wcale nie oznacza, że ona będzie tam. W nieskończoność, czy będzie tam wiecznie. Najprostszy przykład, który potwierdzi to, co właśnie mówi, jest po prostu sytuacja, w której dana zawartość, dany obrazek, MP3, film były na IPFS-ie. Może wynikać z tego, że dany node IPFS-owy został po prostu odłączony od sieci, a on cache'ował właśnie zawartość, do której kierował dany skrót. Pytanie, które może się w tym momencie pojawić, dlaczego tak naprawdę te dane nie są trzymane on-chain, czyli w tym przypadku nie są trzymane na blockchainie Ethereum? Odpowiedź oczywiście jest bardzo prozaiczna i prosta, ponieważ blockchain, Ethereum czy jakikolwiek obecnie inny nie nadaje się do przechowywania danych. Jest to zbyt drogie, zbyt kosztowne, a tym bardziej, jeśli chodzi o grafiki, muzykę. Muzykę, a już na pewno filmy. Także blockchain nie jest magazynem do przechowywania danych, jest to struktura danych, która działa w określony sposób. I teraz, w jaki sposób możemy sprawdzić, że tak powiem, jakość naszego tokena NFT? Jakiś czas temu powstał serwis checkmyNFT.com, w którym jako posiadacze, oczywiście, tokena NFT, bądź jako użytkownicy chcący sprawdzić dany token, możemy właśnie wywołać adres kontraktu oraz ten identyfikator i sprawdzić na ile na ile bezpieczny jest ten nasz token i w miarę tego co zostanie nam wyświetlone na ekranie po takiej procedurze możemy oczywiście wykonać kroki, które w jakiś sposób spowodują, że ten nasz token a w zasadzie ten nasz element ten nasz content ten nasz element graficzny muzyczny czy jakiś słowny będzie zabezpieczony na trochę dłużej a nie tylko zależny od scentralizowanego serwisu hostingowego który może być zablokowany czy zdecentralizowanego serwisu jakim jest IPFS gdzie nawet pomimo tego że dany element będzie przypięty czy będzie tak zwanym pin a pomimo tego e, dany node może w każdej chwili być przez jego właściciela odłączony od sieci i w tym momencie tracimy dostęp do takiego mm, NFT. E, także serwis checkmynft.com. Kolejna sprawa która również pozwoli nam w jakiś sposób się zabezpieczyć jest to taki bramka właśnie IPFS to Arweave jest to kolejny projekt blockchainowy, którym również myślę, że warto w jakiś sposób się tam zainteresować, a przynajmniej mieć świadomość do czego to jest. Jest to blockchain, który również integruje się z popularną siecią peer-to-peer -peer IPFS w celu właśnie przechowywania na dłuższy czas, a w zasadzie na w nieskończoność tego, tego, tego zasobu. Jednym z innych projektów jest chociażby FileCon, który również w jakiś sposób wynagradza, jest pewnego rodzaju nakładką na IPFS-a i wynagradza osoby organizujące, przechowujące nody za to, że właśnie te nody są przez nich utrzymywane. Jednym z innych jeszcze rozwiązań jest popularny serwis Pinata Cloud, który również jest swego rodzaju nakładką na IPFS-a. I tak naprawdę tutaj to jest takie rozwiązanie trochę, można powiedzieć, scentralizowane, ponieważ tutaj ono jest. Jest to po prostu node IPFS-owy, który odpowiada za przypinanie, czyli za ten pint IPFS Content. Tutaj mamy bezpłatnie dostęp do pewnej liczby właśnie zasobów, które możemy przypiąć, natomiast każde, każde inne ponad ten. Ten nasz zasób, umieszczanie treści jest dodatkowo płatne. Także to też nie jest do końca bezpieczne rozwiązanie, ponieważ, mintując swojego NFT-ka, przechowując jego treść na pinacie, możemy po jakimś czasie po prostu przestać płacić i w tym momencie osoby, które od nas zakupiły tego NFT-ka, stracą do niego dostęp. I tak naprawdę to wszystko, co chciałem powiedzieć w tym materiale. Mam nadzieję, że zbytnio nie wystraszyłem Cię, drogi słuchaczu. Zapraszam oczywiście do zadawania pytań w komentarzach. Krótko podsumowując, zwracaj uwagę na to, gdzie element typowo ten kontentowy, graficzny, muzyczny jest przechowywany, jeśli nabyłeś jakiś NFT. Jeśli widzisz, że jest on przechowywany na jakiejś centralizowanej platformie, tak to jak to jest z sandboxem, czy tak to jak to było z kilkoma innymi elementami, które zostały zakupione, a potem nagle znikły z sieci, ponieważ. Sprzedawca dłużej nie utrzymał swojej scentralizowanej platformy. Wejdź na serwis, który tutaj pokazałem, czyli Check my NFT i przekonaj się na ile Twój NFT jest bezpieczny, jeśli wiążesz z nim jakąś dłuższą przyszłość. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Cześć!